Przez kilka dni Ukrainki mieszkające ze swoimi dziećmi w Wodzisławiu Śląskim obawiały się, że będą zmuszone do przeprowadzki. Tak mogło się stać, bo Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na malowanie bursy, a nie na pracowników, którzy opiekują się uchodźcami. Trzeba było podjąć nagłe decyzje, żeby temu zapobiec. W innym wypadku kilkadziesiąt osób musiałoby się przenieść w inne miejsce. To są matki z dziećmi, ale to są osoby pracujące. Jest kilkanaście osób pracujących w Wodzisławiu. Jak one nagle miałyby zostać przeniesione? Dzisiaj o dalszym losie osób, które trafiły tutaj, uciekając przed wojną, poinformowali prezydent Wodzisławia i starosta powiatowy. Też są mieszkańcami tego powiatu i tak samo jak o innych mieszkańców naszego powiatu, staramy się i o nich i nie wyobrażam sobie, że w takiej podstawowej sytuacji nie bylibyśmy w stanie albo odmówilibyśmy im pomocy i opieki. Obiekt został użyczony staroście, który w dalszym ciągu będzie prowadził ten ośrodek. Dla uchodźców nic się nie zmienia. Przyzwyczaili się tu i już wszystkim bardzo podoba się za dużo ludzi, którzy pracują różne sklepy, to jakieś to firmy, to no, za dużo ludzi pracuje. Prezydent Wodzisławia mówi wprost, że działanie niektórych radnych było celowe. Chcieli zaszkodzić osobom pomagającym Ukraińcom. Sytuacja, która się wydarzyła, jest prywatną zemstą przewodniczącego Rady Miasta kierowaną w konkretne osoby pracujące w bursie. Mam na to dowody. Ostatnie dni tym bardziej pozwoliły mi poznać otoczkę całej sprawy. Jeżeli te słowa wywołają konsekwencje w postaci procesu, jestem do niego gotowy z dowodami. Miasto chce przygotować ukraińskie rodziny do opuszczenia tego miejsca, jednak ma się to dziać stopniowo. Będziemy starali się tak naprawdę te panie, bo to są głównie oczywiście panie, usamodzielniać, pomóc w znalezieniu mieszkania, być może wspólnych mieszkań, żeby mogli mieszkać. Na razie osoby, które uciekły ze swojego kraju przed wojną, mogą nadal spać spokojnie do 31 marca i są naprawdę wdzięczne, że z bursy nikt ich nie wyrzuci.